Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Krzemiński, jestem magistrem fizjoterapii. Praktykuję już od 13 lat. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat syndromu czy zespołu ciśni garstka, czy tak zwanego carpal tunnel syndrome. Jest to dość częsta przyczyna wizyt moich pacjentów w gabinecie. Dotyka to głównie, wydaje mi się, kobiet. Polega to na dość uporczywym, ciągłym mrowieniu ręki czy obu rąk. Tępy ból, odrętwienie. Nasila się to w nocy. Te odrętwienie, bóle promieniujące wędrują do kciuka, do palca wskazującego, do środkowego palca i połowy palca serdecznego. Czasami te symptomy mogą się rozszerzać na całą dłoń, promieniują do nadgarstka, do przedramienia, do łokcia, nawet do ramienia. Objawy dość często spotyka się właśnie w obu dłoniach, w obu nadgarstkach. Mogą się też pojawić zmiany kolory na skórze, opuchlizna. Ręka jest osłabiona, wykonywanie czynności manualnych, czy zapinania guzika, czy jakichś drobniejszych czynności, ale czasami nawet sam chwyt jest osłabiony. Symptomy mogą się nasilać, kiedy utrzymujemy rękę w jednej pozycji, czyli najczęściej w nocy. Nawet czasami to odrętwienie, ten ból, tępy ból może budzić człowieka. Czym to jest spowodowane? Jest to spowodowane uciskiem na nerw pośrodkowy, który przebiega w cieśni garstka, w kanale garstka czy nadgarstka. Najczęściej jest to spowodowane wykonywaniem tych samych wzorców ruchowych, czyli tak zwany repetitive strain injury. Jakie jest leczenie? Iniekcje sterydowe, które działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo. Też operacyjnie, polega na przecięciu więzadła troczka zginaczy, która powoduje odłaczenie tego nerwu, aczkolwiek osłabia, wydaje mi się, staw nadgarstkowy. I nie zawsze jest to, nie zawsze pomaga, nie zawsze jest odczuwana ulga, czasami nawet bóle się nasilają. W fizjoterapii stosujemy neuromobilizację tego nerwu, specjalne ćwiczenia, ale także stosujemy akupunkturę. I ja sam praktykuję akupunkturę i muszę stwierdzić, że naprawdę przynosi niesamowite efekty w leczeniu objawów symptomów, czyli niwelowaniu bólu, niwelowaniu odrętwienia, promieniowania, ból promieniujący do palców. Czasami nawet odczuwa się ulgę po pierwszym zabiegu, aczkolwiek najlepiej wziąć całą serię, około 6 do 8 zabiegów, żeby mieć taki trwały efekt przeciwbólowy. Zapraszam do mojego gabinetu Woodland Herbs Clinic na West Endzie w Glasgow. Można się ze mną kontaktować przez Facebooka, można kontaktować się telefonicznie. Numer to 07 900 577659. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia mojej strony na Facebooku. Do zobaczenia.